Witam serdecznie po raz drugi dzisiejszego niedzielnego poranka 16 maja 2021 roku. Tak, rano zrobiłem nagranie pod tytułem Kompromitacja Alberta, chamski misjonarz, pokazując to, gdzie Albert właśnie w swoim ostatnim nagraniu, które oczywiście tutaj ukazuje się w nocy, więc rano po obejrzeniu tego nagrania zrobiłem moje nagranie odnośnie tego nagrania Alberta i teraz po prostu sobie tak sprawdziłem, jakie tam się pojawiły komentarze i jest jeden komentarz godny przeczytania. Będę chciał go przeczytać, ale oczywiście najpierw zobaczmy na komentarze ze strony katolików. Więc tak, kto oglądał to ostatnie nagranie Alberta pod tytułem Opętany debilizm, cud w Kanie, komentarz. Już każdy, zobaczmy co tutaj jest, na przykład taki króciutki wpis Beata Bonin pisze tak: 100% racji, panie Albercie. A pani Beato ma 100% prawdy jakiej? Przecież w tym nagraniu Albert żadnej prawdy nie powiedział, a tylko zbluzgał, wyzwał od najróżniejszych ludzi, którzy należą do denominacji, znaczy należą do różnych denominacji protestanckich lub nie należą do żadnej denominacji, tak jak ja. Po prostu zrównał z ziemią takich ludzi, prawda? Więc jak jest to procent prawdy? Tutaj oczywiście ja napisałem, że no jest pani ciężko obłąkana. Beata Bonin mi odpisuje to samo, że to ja jestem obłąkany. Jesteś obłąkany, chłopie. No to ja odpisałem, czas pokaże. No i co tutaj pisze właśnie Beata Bonin? Tak, i to już niedługo, bo nadchodzi apokalipsa, tylko jeszcze nie wiadomo, czy mała, czy duża. No więc ja odpisuję do Beaty Bonin. Apokalipsa już się zaczęła, a nie, że nadchodzi. Śpi pani w tych ławkach kościelnych? No i tu oczywiście potem już Magdalena S. pisze, że 100% racji w czym? No ja do Magdy S. napisałem. Ta pani jest w letargu kłamstw. I dalej nie będę czytał, bo nie ma sensu, bo taka jest prawda. Zresztą nie tylko ta pani, ale większość katolików jest w letargu kłamstw Kościoła rzymskokatolickiego, którego takim właśnie kłamliwym przedstawicielem no niestety jest Albert, którego no kłamstwa obnażyłem, wyszło szydło z worka na jaw. Niestety, ku jakiej propagandzie ten kanał ma służyć, żeby po prostu pod kłamliwymi naukami nie tylko de Montforta, ale ogólnie pod tymi kłamliwymi naukami objawień tak zwanych maryjnych straszyć ludzi, to na pewno. I po prostu pod właśnie za tymi kłamstwami prawda jest taka, jak czytałem w ostatnim tam odcinku, chyba 10 lub może 9 z mojej serii, że za tym wszystkim się kryje co? Żeby po prostu ludzi jak najwięcej zgromadzić do Kościoła katolickiego, a w dniach dzisiejszych no to przynajmniej, żeby zatrzymać tych, którzy tam w tym Kościele jeszcze pozostali. I to właśnie służy, na celu mają te tak zwane fałszywe objawienia rzekomej Maryi, rzekomej Matki Jezusa. I za przykrywką właśnie tych objawień, no niestety jest wielka, duża manipulacja ze strony Kościoła. I tu chciałem przeczytać komentarz ze strony Marcin Polon. Marcin Polon napisał tutaj tak, moment, bo już jest 36 komentarzy, więc muszę znaleźć ten właściwy.
Ten właściwy. O, myślę, że znalazłem. Marcin Polon pisze do Artura Kądzioły. Zauważyłem, że dziś Artur Kądzioła z samego rana, poranny ptaszek. Niesamowite, że ci ludzie, nie wiem, budzą się na gwizdek, tylko czy i kogo gwizdek się budzą do komentowania, bo jak trzeba, to ich nie ma, jak nie trzeba, no to są. Więc Marcin Polon do Artura Kądzioła pisze tak. Wolą Boga było, aby syn to uczynił, a nie żeby Maryja ponagliła swojego syna albo zrobiła z niego nieświadomego, że brakło ludziom wina. Cały czas jest odnośnie tego cudu w Kanie Galilejskiego, gdzie Kościół katolicki uchwycił się jak tonący brzytwy tego cudu w Kanie Galilejskiej i na podstawie właśnie tego wersetu, tego tam powiedzmy wydarzenia, Kościół katolicki rozdmuchał do ogromnych wymiarów właśnie dogmat o tym, że po prostu Maryja po prostu rozkazuje samemu Bogu praktycznie, ma prawo rozkazywać Bogu, no i właśnie, że ludzie powinni właśnie kierować się ze wszelkimi prośbami do Maryi, bo gdyż ona ma władzę właśnie rozkazywania Bogu i każde prośby, a z traktatu de Montforta wychodzi, że nie prośby, lecz Maryja nie to, że kieruje prośby do Boga, lecz wydaje rozkazy Bogu, którym tym rozkazom sam Bóg jest posłuszny. No tak jest niestety w traktacie de Montfort napisane, czyli o prawdziwym nabożeństwie do Marii, tak? Więc czytam dalej. Uważasz, że Bóg nie wiedział, że brakowało wina? Chrystus przybył do Kany w pewnym celu, aby dokonać cudu, a nie żeby w Kanie pokazać ludziom, że Maria jest tą, która interweniuje. Tak, jakby znała zamysł Boga, który według Was nie miał w planach tego uczynić w określonym czasie i interwencja Marii poprzez wpłynięcie na swojego syna, którego raczyła pouczyć, informując go łaskawie, że skończyło się wino. Tu jest ukazanie pierwszego cudu, kiedy zamienił wodę w wino. Wy dążycie do tego, czyli katolicy, wy dążycie do tego i chcecie ludzi utwierdzić, że za sprawą i wstawiennictwem Marii Bóg działa cuda i musi je zdziałać. Precz z waszymi diabelskimi nauczaniami. Jeśli ktoś uważa, że Maria przyspieszyła działanie Chrystusa, taka osoba lepiej wie od Boga co, jak i kiedy, jest omamiony diabelskimi wytworami de Montforta i innych powieści. I ja tutaj chciałem tylko kilka słów ode mnie dodać, bo na dzień dzisiejszy moje poznanie prawdy jest takie, że niestety, jakakolwiek religia jest rzeczywiście diabelska. Z prostego względu. Przyjrzyjmy się znowu tak na króciutko, na przykład właśnie religii, czyli katolikom i na przykład organizacji Świadków Jehowy. W organizacji Świadków Jehowy praktycznie odbiera się boskość Jezusa Chrystusa, prawda? Sprowadzając go do zwykłego Syna Bożego, jak w islamie, że był tylko zwykłym prorokiem, jednym z wielu. Natomiast znowu w katolicyzmie tej boskości Jezusa się niby tak nie odbiera, czyli nie obdziera się Jezusa z tej boskości, natomiast nadmiernie przyodziewa się tą boskością Maryję, także praktycznie Maryja jest ponad Jezusem Chrystusem. Czyli jedni obdzierają z łachów, a drudzy nadmiernie włachy ubierają kogo innego. I takie właśnie mają działania systemy religijne, gdzie tak naprawdę cel jest jeden, jak się dobrze przyjrzymy,
właśnie odebrać boskość Jezusa, czego być może w katolicyzmie nie widać pod tym płaszczykiem dogmatów i nauk, ale taka jest prawda, szatan sprytnie działa. U świadków Jehowy jest to bardzo widoczne, że tą boskość Jezusa się mu odbiera. Natomiast wśród katolików, powiedzmy w katolicyzmie, ciężko jest to wyłapać, że ta boskość Jezusa też jest mu odbierana i przydawana bardziej jego matce, prawda? Ale to dzisiaj już jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne. Więc te systemy religijne, jakie by nie były, cel mają jeden, jeśli dobrze się przyjrzymy, że tak naprawdę każde z tych nauk praktycznie umniejsza boskości Jezusa, wywyższając ponad tą boskość zawsze kogoś innego. Dlatego ja nie należę do żadnej denominacji, bo no niestety każda jedna jest zwodnisza. Mówiąc tu teraz o Świadkach Jehowy właśnie, na przykład zobaczmy. Mnie się podoba to wydanie Świadków Jehowy, prawda? Nie wiem kto ma, w sztywnej oprawce, w grubej sztywnej okładce. Tytuł jest Największy ze wszystkich ludzi. I to, co mi się podoba właśnie u Świadków Jehowy, że mimo to, że obdzierają z jakiejś boskości Jezusa Chrystusa, to jest bardzo dużo nauczań właśnie skupionych na tym, czego nauczał Jezus Chrystus. Podczas gdy w Kościele katolickim duży nacisk jest kładziony na to, czego nauczali i nauczają tak zwani mistycy Kościoła, tak zwani święci. I ci mistycy, tak? I dużo się właśnie naucza na podstawie jakiegoś tam dzienniczka siostry, znaczy świętej Faustyny. Duży nacisk na to, co mówił ojciec Pio, czyli Padre Pio, prawda? Duży nacisk się kładzie właśnie na De Montforta, na traktat, praktycznie na wszystkich świętych, tylko nie na świętego Jezusa Chrystusa. Także jedni ciągną w jedną stronę, drudzy ciągną w drugą stronę, no i faktycznie przez te religie Jezus jest rozrywany, nie tylko na dwie strony, śmiało można powiedzieć, na wszystkie strony jest rozrywany przez jakiekolwiek religie i denominacje. Dlatego ja polecam każdemu, żeby wyszedł z jakiejkolwiek denominacji i czytał samemu Biblię. Podam taki naprawdę bardzo prosty przykład. Nie trzeba już znać Starego Testamentu i znać tak zwany dekalog. Wystarczy, że wziąć do ręki Nowy Testament i dać jakiemuś dzikusowi w dżungli, czy tam innemu aborygenowi, dać Nowy Testament do czytania. Ja jestem święcie przekonany, że taka osoba, która przeczyta Nowy Testament, nie przyjdzie mu nawet do głowy, nie przejdzie mu przez myśl, żeby uczynić sobie jakąś figurkę czy obraz, uklęknąć i do tego się modlić i całować. Rozumiecie? To wynika tylko właśnie z prania mózgów przez różnego rodzaju denominacje, takie jak Kościół katolicki, który sobie powymyślał różnego rodzaju dogmaty i katolicy mają tak zlasowany mózg i wierzą w te kłamstwa, które no myślę, że już osiągnęły swój zenit, nie? I bezczelność tych wszystkich kłamstw. Dlatego, tak jak powiedziałem, osoba, która nigdy nie miała do czynienia z jakimiś denominacjami, po wręczeniu Nowego Testamentu będzie postępowała tak, że się będzie Stwórcy podobać. Bo tak jak powiedziałem, taka osoba po przeczytaniu Nowego Testamentu z pewnością nie dopuści się bałwochwalstwa, oddawania czci jakimś figurkom i obrazom i z pewnością nie będzie czciła żadnego świętego ojca Pio czy świętej siostry Faustyny i tak dalej. Z pewnością nie zrobi sobie różańca i nie będzie, tak jak powiedziałem, czynić jakichś rzeźb i tak dalej. No, więc taka jest prawda. Dlatego ja polecam wszystkim naprawdę zostawić jakiekolwiek nauczania, czytać Biblię samemu, oczywiście najlepiej całą Biblię, czytać samemu i
Wystarczy i koniec już z tymi kłamstwami, że ktoś ci powie, że nie jesteś w stanie czegośkolwiek zrozumieć, bo to jest uwłaczanie Stwórcy. Skoro Stwórca nas stworzył rozumnymi, myślącymi istotami, więc takimi jesteśmy. Więc jeśli jakiś tam teolog twierdzi, że tylko on może zrozumieć i wykładać, tak jak to w Kościele katolickim, katolicy mówią, że tylko magisterium Kościoła rzymskokatolickiego może interpretować Biblię, to jest po prostu manipulacja i kłamstwo. Każdy z nas może zrozumieć bardzo dobrze to, co jest napisane w Biblii. Owszem, są pewne może trudne jakieś tam opisy. Czegoś tam być może wszystkiego z pewnością nie da się tak od razu za pierwszym razem zrozumieć, ale gwarantuję, że te rzeczy, które są ciężkie na przykład gdzieś do zrozumienia, to akurat nie są te, które są potrzebne do naszego zbawienia. Do naszego zbawienia jest przede wszystkim potrzebna końcówka Biblii, czyli to, co znajdziemy w tak zwanym Nowym Testamencie. I tam jest wszystko tak w sposób prosty opisany, że wystarczy się tylko stosować do nauk wielkiego mistrza, czyli do Jezusa Chrystusa i stosując się do Jego właśnie nauk, śmiało będziemy postępować w sposób sprawiedliwy, taki, który będzie podobał się Bogu Ojcu. Dobrze, nie chcę przedłużać w tym nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.